Mariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Włodek, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu? Na razie krótko, nie widzę tutaj faworyta. Zaczynamy ten spektakl. Sergio Busquets. Pjanic. Di Maria. Dobrze, teraz przejęli obrońcy. Filipe Coutinho. Wspaniale przechwycił. Celnie do partnera. Dobra okazja. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Piłka odbita od jednego z piłkarzy. Wypadła z boiska. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Głową w kierunku bramki. Aj, troszkę szczęścia zabrakło. Trochę zabrakło szczęścia, a na pewno precyzji. Ale samo rozegranie tego kornera bardzo dobre. Messi. Thiago Silva. Neymar. O, ładnie to zrobił. Uderzenie w stronę bramki. Niemożliwe. Nie ma bramki. Niesamowite. Parc des Princes jest na co dzień stadionem PSG. Ale co ciekawe, na inaugurację tego stadionu wcale nie zagrali jego gospodarze. W tym spotkaniu, to warto przypomnieć, mierzyły się ze sobą drużyny Olympique Marsylia i zespół z Bastii. Świetne wejście na skrzydle. Oddaję piłkę koledze. Jest szansa na dośrodkowanie. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Dobrze, wygrał to starcie. Aj, teraz strata. Może dośrodkować. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. No, nie mogą się przebić. Przejmują gracze Barsy. Sergio Busquets. Pjanic. Piłka odegrana do Messiego. Dobre rozegranie. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Jest okazja. Pewna i spokojna interwencja bramkarza. Ale szanemiczny był ten strzał. Ryzykownie, ale udanie. A udało mu się odebrać piłkę. Udane podanie. Świetna współpraca. Szansa! No, gdyby nie on, byłby gol. Mija teraz obrońcę. Strzela!
Kapitalnie bramkarz. Gra zostanie wznowiona wśród różnego. Spokojnie, powoli budują ten. Zdecydował się na strzał. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? No, będzie gol. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Za nami pierwsze 45 minut w tym spotkaniu. Koniec pierwszej części spotkania i mamy remis. Liczę na to, że jednak w drugiej połowie będą decydujące rozstrzygnięcia. Thiago Silva. Fontas. Ładnie wymieniają podania. Udane podanie. On świetnie strzelił w pole karne. Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Pjanic. Zdążył w ostatniej chwili. Rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Ładne zagranie. Będzie strzelał, ale kto pierwszy przejmie tę piłkę? Mamy bramkę, proszę Państwa! Cały czas go chwaliliśmy, ale teraz nie miał nic do powiedzenia. Ale to jest bramka niespodzianka. Bronił naprawdę w tym meczu znakomicie. Dojrzał jednak miejsce i zmieścił piłkę obok bramkarza. Niezwykle widowiskowa bramka. Sergio Busquets. Dobrze podał. Piłka w pole karne. Nieudany atak. To było ładne dośrodkowanie, ale niestety niecelne. Świetna sygnalizacja i mamy przerwaną akcję. Spalony. Ładny przechwyt piłkarzy Barcelony. Do kogo zagrywał? Aut dla rywali. Di Maria. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Atakują, ale bez przekonania. Prowadzą w pełni zasłużenie. Prowadzą w drugiej połowie. Słuszna decyzja trenera, aby wprowadzić gracza, który ma sporo sił. Dobrze próbował, ale stracił. Di Maria. Choć wszyscy znają jego umiejętności dryblingu, fantastycznie zawsze radzi sobie w sytuacji 1-1. Niezwykle trudno jest mu odebrać piłkę. Hiszpańska piłka, uwaga! Strzał niecelny. Nieczysto uderzona piłka poszła w bok. Barsa rozpocznie grę od własnej bramki. Fontas. Messi. Pjanic. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Ależ walka o piłkę. Di Maria. Guje. Ależ są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. Neymar. Przejmują gracze Barsy. Co z tego, że Barsa jest częściej przy piłce? Cały czas ma jedną bramkę do odrobienia. Guje. Rafinha. No i po akcji rywale przechwycili piłkę.
Szkoda tej sytuacji, nie wykorzystali, ale był spalony. Mogli rozstrzygnąć losy tego spotkania w samej końcówce na swoją korzyść. Trwa druga połowa spotkania, zespół prowadzi. No jak widzimy, trener dokonuje wymiany gracza. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Di Maria. Z wykryci napastnik będzie miał szansę. Ładna akcja. Dobra gra obronna. Pięknie podał. Niebezpieczna sytuacja. Mecz kończy się wynikiem 1-0.